Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 7 odcinku z gry Animal... Boże, Animal Crossing? What? Animal Shelter! Schronisko nasze, cudowna dolina! Moi drodzy, i pisaliście w komentarzach, żebym dawał te zdjęcia zamiast ośmiornika to na ścianę, ale przecież są w komputerze wszystkie, to po co? To potem możemy sobie tak powrócić, wiecie, jakie były psiaki w kompie, niż tak na ścianie. I też pisaliście, żebym ten box... czekajcie, ten dla psiaków, ten to zmienił na takie jak tam dla kotełów jest i będzie, w sensie zostawił tylko ten. I tak wiecie, byłoby koło siebie koteł i coś tam, no ale my musimy i tak jakby, słuchajcie, wypełnić wszystko. Bo jak to sprzedam, no to nie będę miał, wiecie, jakby wszystkiego i nie będę mógł tego ukończyć. No, takie rzeczy. A i tak jeszcze, słuchajcie, nie mamy studia fotograficznego, bo ja już nie mam miejsca na to. Muszę jakby wypełnić to wszystko, znaczy mieć, nie, moment, muszę mieć chyba najpierw hajs? Nie wiem. Czy reputację? A gdzie to na ścianie można powiesić, że tu na ścianie można wysłać zdjęcia, czy gdzie? Bo ja nawet nie wiem. Nie wiem. Dobra. Do adopcji. To może dzisiaj czekać, bo jest takie spiecho. Bierzemy, przyjmij! Tak! I same piechy są dzisiaj? Nie można kotęła? No dobra. Przyjmiemy sobie, chodź. W ogóle ktoś się w komentarzach śmiał, że ja, który się boi pobierania krwi, musi pobierać krew psiakom i kociakom. No taka jest prawda, dramat, ja się bardzo boję. Dobra, i co, idziemy na wybieg, czy idziemy do tutaj, do tego? Czekaj, jest... O Boże, tu jest piecho jeszcze jeden, ja go nie ten? Hit. To tu cię włożę, chodź, masz, chodź. Cyk. Nie chcę kanistra, chcę... O, jedzonko. Proszę. Czy to by trzeba czas uzupełnić tutaj, mój drogi? Nie, chyba nie. Co tam masz? Pokaż. Nie wiem, co to oznacza, co to masz. Chodź, ja cię pogłaszczę. W sumie możemy cię już do adopcji powoli wydawać. Czekaj, dam cię na boisko, żebyś mógł sobie trochę pobiegać. O, proszę. I idziemy zobaczyć to ogłoszenie o Atenie. A tutaj, czekajcie, jak się nazywasz w ogóle? Zapomniałem. Poziu, nie wiem. Co to oznacza, że... A, on musi być głaskany. Chodź. Chodź. Moje takie psiaki. Dobra, dolejemy ci tutaj troszkę wody. Proszę, i chciałby być... to najpierw się nawodni. Weźże to. O, no. Napij się. Boziu, takie to piękne. Chodź. Idziemy. Hop, no ale otwórz te... Boże, te drzwi, wiecznie te drzwi. O. Mogę ci piłką rzucić, chodź. Ale w ogóle one wyglądają bardzo podobnie, te psiaki. Nie wiem, co on by chciał. Co to jest tutaj takie... Nie wiem, chodź, pogłaszczę cię. Ej, to nie jest jakby w ogóle rodzeństwo? Patrzcie. Czy to jest psie rodzeństwo? Dobra, idę zobaczyć to ogłoszenie, może ktoś się zgłosił. Po Atenę. Tylko nie to Atena teraz, muszę zobaczyć potem. Atena. Stwórz ogłoszenie, a bo nie głosiliśmy chyba, tak? A mamy zdjęcie Ateny? Mamy. Proszę. Mnie się wydaje, że my ostatnio ogłaszaliśmy, ale tam się dużo rzeczy nie zgadzało. Agresywny, nieufny i psotny. Może zrobiaka. Dobra, no to sprawdźmy tę kontrolę może znowu. Słuchajcie, cały hajs stać na kontrolę. Trudno! Mm.
No ma być brak psów i brak kotów. Nie jest zajęty w ogóle, absolutnie. Odpadasz, koleś. Ola. Może ty, Ola, co? Duży pęcherz i zabawny. No sprawdźmy, no. Bardzo bym chciał, żeby Atenka pojechała do dobrego domku. A nie takie o. Byle komu jej też nie oddamy. Absolutnie. No też ma psy i koty, też jest zajęta, do widzenia, nie. Po co wy się zgłosić, jak nie macie czasu dla zwierząt? Wyjazd. Zwierzę potrzebuje opieki. Szczególnie takie po schronisku, które jakąś traumę przeszło. A nie. No następna, wyjazd. Pokaż. Grzeczny, no ten nie jest grzeczny, bo ten jest rozrabiaką. Jest psotny, więc bardzo mi przykro. Ale może inne cechy będą się, wiecie, pokrywać gdzieś. Nie, dramat to jest. Pokaż mi tą Atenę, czy ty byś chciała. Pani Nicola. No to już tu się nie zgadza. A, dramat, nic się nie zgadza. No to tutaj też bez sensu sprawdzać, bo no ta już to jest cecha niepożądana, a ona ma taką cechę, więc jakby nie. Nicola, pokaż. Myślę, że w końcu kiedyś na kogoś trafimy. Ewentualnie może zbaguje prędzej grę. Nie, drama, to nie mają czasu w ogóle. Chcą zwierzaka, nie mają czasu. Czy wy jesteście ludzie normalni? Ufny, no on jest nieufny, więc to jest już niepożądana. Dobra, spróbujmy. Sprawdźmy to. No przecież to jest hit! Wyjazd. No nie jest grzeczny, więc jakby no nie. Zabawny, wstydliwy, szybko się... Dobra, wyślij tego. Boże, panie Franciszku, pan jest naszą ostatnią nadzieją, błagam. Proszę, niech pan weźmie Atenę. Ja pierdzielę. No jest zajęta, ona potrzebuje czasu. Chociaż... ta reszta by się zgadzała. Dobra, dopasujmy. Boże, Atenka, widzisz, no może nie będzie miał tyle czasu dla ciebie, chociaż powinien. To reszta się zgadza, jest duży dom, pewnie z ogrodem. I jesteś też sama, bez innych zwierzaków. O, przyjechało już. Chodź. Chodź. Moja taka piękna. Dało się. Mam nadzieję, że będzie to pasowanie super. Mimo tego wszystkiego, wiecie o co chodzi? Mimo tego, że tam niby ten czas tak średnio. Aha! Nie zauważyłem tego, że są dzieci w domu. O nie, nie zauważyłem tego. Dramat. Kurde. Dobra, ale wiecie co, czekajcie, pójdziemy sobie po kogoś jeszcze jednego. Jednego psiaka. Maila. Dobra, dzięki. Do przyjęcia. Dobra, weźmy Andiego. Tego też chcemy. I tego, Boże, zaraz ich wszystkich wezmę. Do kliniki najpierw, czekajcie, go posadzę i pójdę zaadoptować kolejnych.
Bo tamten czas upływa. I tego też. I te wszystkie weźmiemy. Wszystkie! Mamy tyle miejsca, że weźmiemy wszystkie. Dobra, czekajcie, zajmijmy się najpierw tym szybko. A widzę kleszcza już, dobra. O. Czy oprócz tego coś ci jest? Chyba nie, dobra. Już, już spokojnie tam trąbią, zaraz. To dajmy tak, tutaj, a gdzie jest ta miska jedna tu? Oj, tu nie ma miski. Pod I? Nie, pod którym, pod tabem był ten. Na jedzenie, na wodę. O. No, połóż tą miskę. Czemu nie mogę jej położyć? Proszę. Proszę. No oddaj to. Ciebie jeszcze wygłaszczemy tu. Widoczek taki. Dobra. Idziemy po kolejnego psiaka. Źle wygląda. No już, ja wiem. Bandaż. To jest plaster, nie, plaster nie może być, to musi być bandaż. Dobra, czekajcie, nie mam bandaży. No, gdzie jest co robić, słuchajcie. Tego też przyjmiemy od razu. Sklep, medycyna, bandaż. Golarki jeszcze nie mamy, więc może też ją weźmy. Kropa do oczu tam była, ale weźmy jeszcze jedną. Weźmy więcej plastrów. Dobra, niech wszystko przyjdzie. Dobra. Czy ty też źle wyglądasz, bo nie pamiętam już. Tak. Kurde, muszę tutaj położyć na razie do tego, do boksu. O. Wszystko tam masz. Idziemy po psiaka teraz, czekaj tam. Najpierw tutaj. Dobra. Bo to jest lekarstwem, okej. A, już tam nie sięgam. Coś jeszcze mamy pod tabem? Dobra. Zabandażujemy ci nóżkę. Od razu.
A, golarka jeszcze potrzebna, ojej! Znajdź ranę, no ciekawe jak. Tu. No jak tu się... No i co teraz? Jak mam to po... No halo? Ale to jest głupie. Zapisano grę, no super. No ale... Jak ja mam, przepraszam, przykleić mu plaster, jak się nie da? Hit. No, on się nudzi, super, a ja się męczę, żeby mu przykleić plaster. O, udało się, wow. Hit. Tego jeszcze nie było. Dobra. Chodź. Potem się wykąpiemy. Proszę. Mamy kubska jakieś, ojej. Dobra. Chodź. Musimy cię opatrzyć. No otwórz te... Jesus, te drzwi! Bandażyk damy. Widzę, że plaster jest potrzebny. My teraz się będziemy znowu męczyć. O, teraz poszło sprawniej. Dobra, i idziemy na wybieg, bo potrzebujesz kupcie. Mandy. Hops. I tu jest jeszcze jeden psiak, który... Jest ogarnięty, tylko potrzebuje zabawy. No. No otwórz te drzwi. Nie, no to jest dramat. Ojej. On się tak boi? No chyba tak. Boziu. I dam ci piłeczkę. O, widzisz, trochę reagujesz na to. Nie bój się, maleństwo. Halo, piłeczka. O, musi się powoli do człowieka przyzwyczajać, w sensie tak oswajać z człowiekiem. No jeszcze nie, jeszcze się boi.
Oj, ta jest agresywna. Mandy. Bidulka nasza. O. Pogłaszczemy. Ten też jeszcze, Bożu. Co oni tym psom robili? Chodź. Aport. Czekaj. Hops. Boi się jeszcze. Bożu, bidulek. No, daj tą piłkę. Halo? Aha. Boże, w krzaku taki biduczek sobie siedzi. No chodź. No, aport. Ta też czeka. Hit. Nie no, to był Bruno akurat, okej. Okay. Hit. Jak tam? Ja musiał go pogłaskać, no ale on się, widzicie, bardzo boi. Ała, zapisano grę. Ten lag przy zapisywaniu gry jest po prostu boski. O, Mandy, patrzcie, już się daje. O Bożu. Taka jestem. Ten też. No tylko ten jest taki biedaczek. Czekaj, chodź, damy ci piłeczkę. Aport. Bo to widzę, że na niego działa. Okej. Hops. Jak tam u ciebie? O! Mogę cię już pogłaskać. Czekaj, puszczę. Mogę cię już ten? No tak, 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 tak. Taki jestem super psiak. Mamy same super psiachy w schronisku. Trzeba posprzątać. Przydałoby się też kupić, może kupić. No to, że kuwetę, to też pisaliście o tej kuwecie do kotów, ale przydałoby się może jakieś kociaki zaadoptować, co? Bo my tak bez kotów w ogóle? Nic nie ma, nie? Nie. Dobra. Cyk. Doczekajcie, idziemy teraz po koty. Może będą jakieś. Do przyjęcia. Jest Sebastian. Dobra, to słuchajcie, bierzemy koteła i w kolejnym odcinku on do nas przyjdzie. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za dzisiaj. Lawki, kiski, besoski. Dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, no i papa, do następnego.